Witajcie wszyscy tutaj zgromadzeni. Ale się dziwnie czuję przed tym obiektywem z telefonu, bo nagrywam teraz telefonem. I to jest specjalny film, ponieważ takich filmów wcześniej nagrywałem za dużo. Ale pomyślałem, że skoro jest okazja, to sobie coś takiego nagram. I tutaj jest nowe cacuszko, które będzie mi służyć do renderowania filmów, jeśli takowe nagram. Tutaj moje stare cacuszko, które dawało radę przez ostatnie 6 lat, a tutaj moje nowe cacuszko. Za chwilkę powiem, co się wewnątrz tego znajduje. Zapraszam was najpierw do filmu prezentacyjnego, jak to składaliśmy. Nie będzie profesjonalnie, ale może i nie będzie za to fajnie sklejone. Słuchajcie, wyglądam jak gówno, bo mało spałem i od dłuższego czasu walczę z tym komputerem, żeby wszystko w nim działało. Dwa dni temu go składaliśmy, czyli wy widzicie materiał z dosyć dużym opóźnieniem, no ale były tam problemy. Najpierw tam zmyśliliśmy, że jest RAM uszkodzony. W sumie to nie nagrywałem jeszcze, nic o tym, dopiero pierwsze nagranie robię. RAM już dwie kości, jak widać, wyciągnąłem. Teraz są tylko na drugim i czwartym slocie. Wszystko jest już podłączone prawidłowo. Ramy działają, są dobrze przetestowane. No i słuchajcie, wszystko działa i została jedna rzecz. Nadajcie mu. I uwaga, wiatraki na dole nie działają. No jebne zaraz, no jebne, no. Wentylatory na dole i tu działają, ale nie świecą się LEDy. Przepiąłem najpierw kontroler pod inne gniazdo, pod to, które są te podpięte, ale nadal nie działa. Więc wymieniłem kontroler, bo miałem drugi i nadal nie działa. Pragnę sprostować, że pomiędzy tym filmem, a tym tam wcześniejszym i całym składaniem komputera minął miesiąc. Było dużo przygód i mało czasu, żeby coś nagrać w związku z tym filmem i go dokończyć, więc postanowiłem, że zrobię to na koniec roku, bo za kilka dni jest Sylwester i całkowicie zamknę wszystkie rozdziały, których nie zamknąłem przez ostatnie lata na tym kanale. I to nie jest pożegnanie, ja po prostu nie mam czasu. Zajmuję się swoim życiem, jak każdy oczywiście. Ale przed tym, zanim cokolwiek zakończę, chcę wam pokazać, na jakich częściach złożyłem ten komputer. Może zacznijmy od tego, że przede wszystkim najważniejszym komponentem w tym kompie jest RTX 4080 od MSI. Koszt takiego sprzętu, koszt takiego komponentu to jest... wyhaczyłem za 5500 na ten dzień sprzed miesiąca. Teraz pewnie jest tańszy, a może jest droższy, bo karty graficzne potrafią
cenowo skakać. To schłodzenie to jeszcze nie. To co tu robi? No. Drugim najważniejszym komponentem jest Ryzen 7 model 7800X3D. Udało mi się go wyhaczyć w kwocie 1500 zł, nówki oczywiście, nówki. I dostałem jeszcze Starfield za darmo, które jest takie średnie, no ale... Do procesora włożyłem chłodzenie Corsair, chłodzenie wodne z ekranem LCD, z trzema wiatrakami i wygląda bosko. Temperatury całkiem dobre. Cały komputer zasilił 1000 W Be Quiet. Dysk Lexar. Twardy dysk, 1 TB. Kosztował 200 zł. Chłodzenie całego komputera jest złożone na wentylatorach Corsair. I na koniec zostawiłem tak obudowę i płytę główną, do której wszystko jest przymocowane, i jeszcze RAM. Wtedy tu była ciekawa historia. Otóż myśleliśmy, że komputer się zepsuł. Albo jest zepsuty, któryś z komponentów jest wadliwy. Ale okazało się, że płyta główna, czyli B650 MSI Tomahawk. Niestety ta płyta główna nie obsługuje czterech kości w trybie XMP, czyli takim turbo, można powiedzieć, że takim pełnym wykorzystaniu mocy tych RAMów, i od razu były blue screeny. Myśleliśmy, że jest problem, ale po sprawdzeniu zgodności niestety ten RAM, akurat który ja kupiłem, może by inny gdyby był, to by było normalnie. Ale ten, który kupiłem, nie wspiera XMP i mogę mieć tylko dwie kości, więc dwie kości na sprzedaż, jakby ktoś chciał, dwie nówki. A ja kończę tym filmem ten rok. Tak, tak, wiem, że w tym roku pojawiło się może z 5 do 10 filmów. No, no i to tyle. Może w następnym roku się uda zrobić i wrócić do pewnej rutyny. Ale jeśli będzie mi się chciało, aktualnie pracuję przy komputerze i jest mało czasu na takie bajery. Zresztą większość ludzi, którzy oglądali coś na YouTube z 5-6 lat temu i obserwowali ten kanał, to albo są już starzy i nie oglądają moją pracę, o, mają dzieci i nie mają czasu. No. Ta. Wesołego nowego roku wam życzę. Udanego przede wszystkim. Pamiętajcie, aby dążyć do celu i nigdy nie wątpić w siebie. Do zobaczenia w następnym filmie. Na razie.